Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 15 odcinku Zagrajemy Wiedźmin 3 Serce z Kamienia. Moi drodzy, dzisiaj dokończymy sobie sprawę zaklinacza, bo mamy tutaj dla niego jeszcze do zrobienia parę rzeczy. Trwające dzieło stworzenia. Dobrze. Czy możesz ulepszyć mój rynsztunek? To później, ale my mamy dla niego fundusze. Mogę? Przyniosłem pieniądze na ulepszenie twojego warsztatu. Stokrotne dzięki. Naprawdę jesteś dla mnie zbyt uprzejmy. Twoje dzieła są warte tych pieniędzy. Widzę, że praca wre. O tak. Zleciłem wykonanie odpowiednich narzędzi rzemieślnikom z Nowigradu. Sporo sobie za nie policzyli, ale przynajmniej mogę na poważnie wziąć się do roboty. Stworzyłem kilka nowych run, glifów i schematów. Rzuć okiem, może wybierzesz coś dla siebie. Czyli teraz możesz w pełni rozwinąć skrzydła. Pytasz o prawdziwie mistrzowskie runy? Nie. Do ich wykonania potrzeba znacznie więcej pieniędzy. No i możemy mu dać ostatnią kwotę. Przyniosłem jeszcze więcej pieniędzy. I to musi już wystarczyć. Na narzędzia wystarczy. Ale są jeszcze rzadkie składniki. Nie ma mowy. A teraz daj mi spojrzeć, na co poszło moje złoto. Mam już wszystko, czego potrzebowałem. Na pewno? Wszystkie doraźne potrzeby pokryją już niewielkie sumy pieniędzy. Nie potrzebuję też żadnych rzadkich kamieni. Nie chcę mi się w to wierzyć. Mam też butle wina z rodzinnych okolic. Powinniśmy uczcić sukces Toastem. Twoje zdrowie! Dziękuję za pomoc. Jeśli chcesz obejrzeć moje najnowsze dzieła, to zapraszam. Dobra, i teraz możemy tak... Czy ja z nim już o tym rozmawiałam? Wydaje mi się, że tak, ale nie wiem, dlaczego opcja nie jest wyszarzona. Zerknę, co tam masz. Po pierwsze towary, bo ja mam troszeczkę syfu do sprzedania, a ty nie masz... Cóż, pancerz księżyca w Nowiu, tak. Ofirskie buty. Musimy jeszcze trochę poczekać, żeby to wszystko założyć. On ma też jakieś schematy, ale to mnie raczej nie interesuje. Sprawdźmy zaklinanie. Jak tutaj wygląda teraz. Wigor. Możemy sobie wybrać bronię i przypiąć. Ofirska szabla akurat się do tego nie nadaje. Tutaj te mistrzowskie miecze mogłyby się nadać. Chociaż nie, szabla się nadaje do tego. Wszystkie słowa runiczne i glificzne. I tutaj mamy tego teraz naprawdę multum. I nie wszystko mam, także ja będę musiała sobie to sprawdzić i myślę, że zaklinaniem zajmiemy się później. Nie wiem, czy gadałam? Podoba ci się w Królestwach Północy? O tak! Nigdy nie widziałem tak dużych połaci lasu i nieba w tak niezwykłym kolorze. Ludzie natomiast są dosyć specyficzni, małomówni, zamknięci w sobie. No i na gościńcach grasuje dużo bandytów. To zapewne skutek tej strasznej wojny. Dobra, o ulepszeniu to na razie nie pytamy. Bywaj. I dostaliśmy jeszcze dodatkowy punkt doświadczenia. A teraz możemy się już zająć zadaniem. Rezydencja von Ewereców, a moja płotka gdzieś się zgubiła. No, tu jesteś. Dobra, to co? Myślę, że pędzimy. No i co? I będziemy rozpoczynać zadanie główne. Nie wiem, czy jakieś poboczne nam zostały. Znaczy, jest dobra, zostały nam poboczne zadania. Musiałabym czyścić mapę, żeby ich nie było. I zastanawiam się, czy nie zrobić takiego jednego odcinka, gdzie będziemy typowo czyścić mapę. Ale na razie się z tym wstrzymam. Skupimy się na kwestii dodatku, wiecie, takiego, no... Wiecie, wszystko tutaj w tym. I jak coś może zrobimy, to sobie...
Oho. W bonusowym filmie. Zardzewiała i zarośnięta pnączami. Może jest inne wejście. No. Ja coś czuję, że tutaj już nikt nie mieszka. Kajmir! Jesteś tam? Ciszej. O bogowie, oleźcie mnie! Ciszej, mówię. Ta mgła nie jest naturalna. Może być, że coś się w niej ukrywa. Mglaki, błędniki. Nie chcesz, żeby tu przyszły. Mglaki? Melitele, święta matko. Na co mi to było? Kim jest ten cały Kajmir? Ja... Myśmy są wspólniki. Zachodzimy w opuszczone domy. Zawsze coś cennego się znajdzie. Aha. Jesteś złodziejem. Złodziej żywych okrada. A trupom co szkodzi? Kajmir poszedł drzwi otwierać. Ja stanąłem na czatach. Nagle słyszę, lampa trzasła. I cisza. Wołam go, ale... Co to było? Ten mglak, o którym mówiliście? Nie. O, kamień se... Sprawdzę, co to było i poszukam twojego wspólnika. Ja nie mam czasu czekać, zmywam się stąd. Spora ta posiadłość. Jak ja znajdę te róże w takiej mgle? Oj, nie podoba mi się tutaj, powiem wam. Świeży nawóz. Po jaki grom? Przecież nikt tu nie mieszka. Ktoś nadal regularnie pielęgnuje kwiaty, ale nie ma tu fioletowej róży. Okej, a możemy sprawdzić wejście od tej strony? Nie za bardzo. Grób? W takim miejscu? Ej, no powiem wam, że bardzo tutaj jest dziwacznie. No, mamy sztalugę. Drewno zdążyło już zbutwieć. No cóż. Na pewno nie mieszka tutaj nigdy żywy. No, więc wyszłoby, że Iris nie żyje od dawna. Ule. Zadbane, ale co do jednego wymarłe. Kurde, strasznie tutaj jest. Od razu tylko, żeśmy przyjechali w okolice i już była tragedia totalna. Nie wiem, czy ja mogę wejść do domu? Stłuczona lampa i zadeptana ziemia. Ktoś tędy coś ciągnął. Ciało? Dobra, to za chwilę. Ja nie mogę wejść, rozumiem. Ten dźwięk nie był dobry. Ciągnięto tędy rannego człowieka. Dobra, bo jeszcze coś mogłam tutaj na dole sprawdzić. Wytarta. Ktoś tu często przesiadywał. O, jeszcze fontanna. Woda jest lodowata, jakby biła z górskiego strumienia. Tam coś słychać, ale podejrzewam, że to są jakieś zwykłe potwory poza obrębem rezydencji. A może i nie? Ślady podkutych butów prowadzą z tylnej części ogrodu. No, widzę, że mogę wejść. Lepiej stąd zwiewaj, mały.
Tutaj nie jest... Co to za dźwięk? Jakby kopanie. Nie podoba mi się to, moi drodzy, strasznie. Ktoś nadal dba o porządek w tym miejscu. No, nie mam wyboru. Wiecie co, to może ja sobie od razu wezmę Quen, czy coś. Wytrych. Musiał należeć do drugiego złodzieja. A tutaj mogę wejść? Zamknięte. Nie podoba mi się to. Aż mi pad zawibrował pod biurkiem. Medalion nam chyba zadrżał troszeczkę, bo mi się wydawało. Nie no, drży. Mogiły, bez nagrobków. Jedna koło drugiej jakby w grządkach. Witaj. Słyszysz mnie? O, Geralt też broń wyciągnął z tego wszystkiego. W sumie mu się nie dziwię. Drugi złodziej zmasakrowany. Kim jesteś? No, zaraza, Geralt, zaraza. Klucznik. Witam. O Jezusie, ty Maryjo, musimy jakoś tutaj... Wiecie co? Najlepiej będzie... Co jest? Najlepiej będzie go w Quen, wiecie co, wrzucić, znaczy w Irden. O, bo on będzie mi robił jakiś kuku. Chodź, chodź. Ej, co jest? On mój znak normalnie zdjął w moment. Ej, no to mi się nie podoba. Jak Axie na ciebie działa? Chyba niedobrze. Chyba nie działa wcale. Działa? O, tak w dupę trochę. Co to był za cios? A jak Ardzik? Ej, on się zregenerował? Czy mi się wydawało? Kurde, co jest? Myślę, co? Mi się wydaje, że musimy walczyć. Taki troszeczkę... Ale masz łopatę, gościu. To jest chyba najlepsza taktyka. No. Musimy poczekać, aż się przyblokuje. I potem go pokonywać. Ej, a takie pytanie. Mam jakiś wpis na przykład w bestiariuszu na ten temat? To będzie chyba istota magiczna, no bo co? Albo istota przeklęta bardziej może. Wiecie co, spróbujmy sobie nałożyć olej na istoty przeklęte. I tak w ogóle to też sobie zarzućmy przy okazji jadwisielców, żeby sobie były istoty przeklęte. No dawaj. To jest najlepsza taktyka, widzę. Nie wiem, czy coś daje to moje, wiecie. Ale widzę, że tym z panem klucznikiem się nie dogadam raczej. A ciekawi mnie, jak działa na niego Igni. Raczej nie działa, chociaż go troszeczkę... Ała, dobra. Zrobimy sobie Quen. Igni widzę, że całkiem fajnie nawet zadziałało.
Na pewno nie działa na niego Erden, bo to było widać. Dobra, zrobimy tak. Ała, ej. Co on robi? Co, on przysłał mi jakieś upiory? Co ty robisz, stary? Oż kurde. On sobie tak regeneruje życie? Nie wiem. Ej. Ej. On sobie życie regeneruje tym gównem. No nie, nie wierzę w to. Ty gnoju. Jak ja mam wygrać to starcie z tym pieprzonym klucznikiem? Przecież to jest jakiś żart. Wow. Ale przeciwnik, nie? Ała, bo głupie. Hej, on się regeneruje za każdym razem, jak mnie uderzy. Ej, wiecie co? Dajcie mi moment. Dobra, sprawdziłam, jak mam pokonać tego klucznika i to jest jakiś żart. Powiem wam wprost, ja zapomniałam... Kurde. Ja zapomniałam już, jak to jest z tym klucznikiem. Myślałam, że to będzie proste, a jednak nie będzie. Robi szarże? Tak. Dobra. No, rób sobie serię ciosów, nie przeszkadza mi to. Dobra. Mogę jaskółeczkę? Mogę jaskółeczkę. Ej, no tragedia, powiem wam. Uhuhu. Najgorsze jest to, że ja chyba nie mogę odpychać tych ciosów. Dobra, odskok. Chyba Quen się najlepiej sprawdza, tylko że on chyba nie jest istotą przeklętą, nie? Czym on jest? Nie mam pojęcia. Ała, ej, ano, ale on ma zasięg. Straszny ma zasięg. Widzę, że walka jest naprawdę trudna. Najlepiej używać Quen non-stop i po prostu unikać ataków. Robisz szarże? Oj, za daleko sobie odskoczyłam. Dobra. Jeszcze sobie nie przyzwał tych dusz. Ja coś czuję, że... Robisz szarże? Co robisz? No chodź. Dobra. No dawaj, chodź. Oj, to coś tak krzywo ci ta szarża wyszła. Jeszcze nie wzywasz sobie dusz? Dobra, to nie wzywaj. No, dawaj szarże. Dobra, panie klucznik. Dawaj. Zapraszam.
Dobra, jest w miarę, jest okej. Ten olej chyba nic nie dawał, czyli on jest bardziej może istotą magiczną, niżeli przeklętą. Nie wiem. Ważne, żeby unikać ciosu, żeby mnie nie uderzył. Dobra, bo on sobie będzie teraz te dusze przyzywał. Gdzie one są? Tutaj, po drugiej stronie. Gdzie te dusze? Nie ma opcji, że będziesz sobie się leczył za ich podstawą, gościu. Wow, 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 wow. Ała, dobra. Nie ma takiej opcji, stary. Chodź. No chodź. Rób szarża. Dawaj. Czekam. Tylko wiecie co? Zrobimy na chwilę pauzę. Znowu muszę broń naprawić. Muszę sobie kupić zestawy do naprawy broni, bo już zaraz się stanie tak, że nie będę miała. Dobra, chodź. Ała, no co to miało być? Zrobiłam unik. I to było bardzo dziwne. Dobra, wrócił do tych ataków, ale... Ja bym wolała, żebyś ty zrobił szarżę, wiesz? Dobra, damy sobie radę. Już widzę, że jest lepiej. Ogarnęłam mechanikę. Wiecie, bałam się, bo on sobie odnowił praktycznie całe HP wtedy tymi duszami. Ja też nie ogarnęłam, że ja muszę je zabijać. Chodź. Ale ma fajne ataki, trzeba przyznać. Naprawdę jest fajnym przeciwnikiem. W ogóle dodatki dodają bardzo duży poziom trudności, jak dla mnie. Bo walka z Eredinem to jest według mnie w ogóle jakaś pomyłka na przykład, nie? O kurde. Walka z Eredinem to była pomyłka. Dobra, bo ma naprawdę duży zasięg. Dobra. Geralt, please. Się zablokowałam o drzewo, nie wiem, czy wy to widzieliście. Ale już jesteśmy naprawdę blisko. Kurde, jeszcze z cios, nie? Do widzenia. O, żeż. Co to do cholery było? Brak oczu, nozdrzy, zdeformowane narządy. Zaraza, to coś nie miało nawet prawa żyć. Cóż, filozofowie nadal spierają się, co to znaczy żyć. Normalnie byłbym zaskoczony, ale nie po tym, co właśnie widziałem. Kim jesteście? Z pewnością nie zwierzętami. Myśl o nas jako o przyjaciołach domu. A co powiecie o nim? To wasz znajomy? Nazywaliśmy go klucznikiem. Nie przypomina żadnego znanego mi stworzenia. Skąd się tu wziął? Z bardzo daleka.
Został wyzwany, by chronić dom i panią Iris. Dbał o ogród, zajmował się nieproszonymi gośćmi. Z bardzo daleka? To znaczy skąd? Nazwa tamtego miejsca nic ci nie powie. Po co to przedstawienie z udawaniem zwierząt? Nie mogliście mnie ostrzec? Nie. Jesteśmy zobowiązani do zachowania dyskrecji. To po co w ogóle ze mną rozmawiacie? Cóż, rzadko mamy okazję pomówić z człowiekiem. I jesteśmy ciekawi, co cię do nas sprowadza. Trochę więcej konkretów poproszę. Później. Znacie człowieka, do którego należy to miejsce? Olgierda von Everetz? Znamy. Gdy odszedł, zostawił majątek swojej żonie. Świetnie. W takim razie, czy zastałem panią von Everetz? Możecie mnie zaanonsować? Czego od niej chcesz? Przyszedłem po fioletową różę, którą Olgierd podarował Iris, nim wyjechał. Iris jest w środku, w sypialni na piętrze. Weź jego klucz. Otwiera tylne drzwi domu. W takim razie pójdę się przywitać. Odszukaj Iris von Everetz. Możemy wziąć więc łopatę, jak się mam do was zwracać? Klucznika. Tak jak teraz, wolimy zachować nasze jedno dla siebie. Sprawdźmy tę łopatę. Co jest gorsza? No wy sobie jaja robicie ze mnie. Po to wszystko było? Dobra, ale pan klucznik już leży placuszkiem, a my musimy odwiedzić Iris. Chociaż ja coś myślę, że jej tutaj w ogóle wcale nie ma. Ona jest duchem, prawda? Jeżeli już w ogóle jest. Mogę to otworzyć? Mogę. I tu też są jakieś drzwi. Tych nie otworzę chyba. Ale te otworzyłam. Okej, to są te boczne. W porządku. Te też mogę chyba otworzyć. Chociaż nie, bo tymi to ja weszłam. Dobra, mamy jakieś alkohole. Tutaj chyba będę mogła przejść. Albo i nie. Dobra, tutaj nic nie ma. Tutaj coś leżało. A tędy mogę sobie przejść? Oj, Geralt, nie w ten sposób. Nie, nie mogę. Pani Iris jest chyba nie w humorze. Mówiłam, że ona jest duchem. I ewidentnie nie chciała dzisiaj odwiedzin. Tutaj coś mamy. Szkicownik Iris. Co to było? Duchy, Geralt. Ofirska Ordynka, mistrzowskie te. A jak tam ta Ofirska Nordynka, lepsza? Nie. Nie, no to nie. Tu mogę przejść jeszcze. I mogę też chyba udać się na górę, o ile nie są... Dobra, ten nigdzie nie przejdę. Wiecie co, mam taki vibe trochę z Layers of Fear, nie? Dziwne się tutaj rzeczy dzieją. Olgierd, jakiego nigdy nie znałem, był wtedy innym człowiekiem. No, dokładnie. Tutaj nic z tego. Dobra. Tak czy inaczej, to pani Iris chyba nie jest w humorze. Tu nie mogę otworzyć. Odszukaj Iris na piętrze. Zaraz pójdę na piętro, tylko jeszcze tutaj są jakieś rzeczy. No, stół.
Wszystko czyste i przygotowane do posiłku. Chyba ten klucznik nieprzerwanie nakrywał do stołu. Chyba tak, a w tym domu się dzieją naprawdę dziwne rzeczy. Dobra, chyba nic tutaj już po mnie. Ewentualnie tutaj nie. Dobra, to co, wchodzimy na górę. Tędy nie wejdziemy. Tu mogę coś zbadać. Au. Ktoś próbuje mnie powstrzymać. Okej. Przepraszam panią, że zakłócam spokój. Tu nie wejdę. O, tu jest bardzo piękny obraz. Odszukaj Iris von Everec. Ślady pożaru. Ciekawe. No, cały dom spłonął. Widzę, że bardzo Olgierd lubił wszystko palić, bo to samo zrobił ze swoim tym dworkiem. W sensie posiadłością Garin. Tu coś jest jeszcze. Zrób to sam. Już te wszystkie książki wam pokazywałam, także... Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, a każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób. No. Ej, ja mam poważnie przejść tędy? Nie. Ale ja tutaj nigdzie nie mogłam za bardzo wejść. Tu jest zamknięte. Chyba, że musimy przejść balkonem, tak jakby. Tam jeszcze mogę jakieś rzeczy zbadać na dworze. Tu jest jakaś sypialnia. Dalsza część domu. Okej. Okej, upiór, tak? Gdzie jesteś? Oho, upiór. To jest Iris, a nie upiór. Deklu. Widać, że chce mi oczy wydrapać. Jakaś północnica ewidentnie tak wygląda. O, chyba mi zadała cios. Dobra, zróbmy tak. Olej przeciwko upiorom. Który to był? To były upiory, nie? Dobra, od razu unik. Może się uda. Udało się, ale co mi po tym? Dobra, moi drodzy, wiecie co? Bo ja nie wiem, ja jeszcze mi zejdzie z tym upiorem. Myślę, że sobie pokonam go poza nagraniem. Ewentualnie pokażę wam gdzieś tam końcówkę walki. I spotkamy się po prostu już w nowym odcinku. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie w takim razie. No, tak jak już wspomniałam. Jeśli wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Geralt, nie denerwuj mnie. Wiecie co? Taka rzecz w ogóle. Zanim jeszcze skończymy. Opcje. Ustawienia dźwięku? Nie. Sterowania. Czy ja mogę wyłączyć auto, ten, celowanie? Jest coś takiego? Czułość celowania. Nie ma nic takiego. To cudownie. Responsywność poruszania. Nie ma tego.
Dobra, zakończymy sobie w tym miejscu. Trzymajcie się i do kolejnego filmu.